byłem sceptyczny, jeśli chodzi o formułę tego turnieju Final Eight, ale z drugiej strony też to był taki kompromis, właściwie jedyny możliwy do zrealizowania w okresie reżimu sanitarnego w pandemii koronawirusa. Trzeba było ratować biznes, trzeba było dokończyć te edycje Ligi Mistrzów, żeby kasa z kontraktów telewizyjnych się zgadzała. Być może jest to jakieś takie rozwiązanie, które wyniknęło z konieczności, a będzie zastosowane w kolejnych edycjach, bo myślę, że na atrakcyjność tego rozwiązania naprawdę nikt nie może narzekać. Sądzę, że będą dwie grupy, które będą lobbowały za starą formułą. Mianowicie ci, którzy dbają o aspekt finansowy całego projektu, jakim jest Liga Mistrzów, bo jednak im tych meczów jest więcej, tym przychody są wyższe i te z dnia meczowego, kiedy kibice pojawiają się na stadionie i to na naszym stadionie, a nie na neutralnym. Natomiast drugą grupą będą pewnie te zespoły, którym noga powinęła się bardzo wyraźnie w tej nowej formule, a są to kluby bardzo istotne dla futbolowego rynku, czyli Real Madrid, Juventus Turyn, Barcelona, Manchester City. Gdybyśmy brali pod uwagę ten aspekt, no to szanse na to, że przedstawiciele tych zespołów będą optowali za utrzymanie Final Eight, no chyba nie są zbyt duże. Z perspektywy kibica niespodzianki w postaci awansu Olympique Lyon do półfinału to nie lada gratka, bo nic tak w futbolu nie smakuje jak nieoczekiwane rozwiązania, ale z perspektywy budżetów tych wielkich klubów, no to już taka gratka nie jest, więc spodziewam się, że one nie będą jakoś tak entuzjastycznie podchodzić do tego rozwiązania.